Mamy o nim bardzo tak lapidarnie, trochę więcej teraz. Wypełniamy w tym tygodniu wniosek o to, żeby wystartować w pilotażowym programie budżetu partycypacyjnego. Szanowni Państwo, bardzo chciałbym, aby w tym budżecie znalazła się kwota 100 tysięcy złotych, które przeznaczymy bądź do priorytetów, bądź z powierzonych roku 2014. Na dzień dzisiejszy tak Skarb Gminy, jak i Pan Przewodniczący Rady Miasta i niektórzy radni będą lobbować i można sądzić, że jest duża szansa, że tak będzie, że do każdej kwoty, którą dzielnica przeznaczy, Rada Miasta w budżecie na 2014 dopisze dodatkowo taką samą kwotę. Czyli jeżeli przeznaczymy 100 tysięcy złotych, to również Rada Miasta przeznaczy dodatkowe 100 tysięcy złotych. Zastanawiałem się długo, czy powinniśmy ten budżet partycypacyjny przeprowadzać w fragmencie dzielnicy, czy w całej. Uznałem, że w całej. Dlaczego? Bo to, czy będzie ona robiona, ten budżet, czy będą mieszkańcy konkurować na przykład z Bielan, z Olszanicą, czy Olszanica z Przegorzałami, czy z Wolą, to tak naprawdę zdeterminuje się tym, kto z Państwa się i tak zaangażuje. Jeżeli ktoś z Państwa się nie zaangażuje w nakłonienie mieszkańców, powiadomienie ich o takiej szansie, no to po prostu sami z automatu się ci mieszkańcy wykluczą. Sprawa jest dosyć prosta, oczywista. Czyli tak jak Państwo się zaangażujecie w swoich okręgach, w swoich osiedlach, to tak prawdopodobnie mieszkańcy będą reprezentować swoją część. I ta część dzielnicy, która będzie najlepiej reprezentowana, czyli potem w wyniku głosowania wybierze swoje zadanie, które wymyśli, to to dzielnica razem z miastem zrealizuje. Wydaje mi się, że układ jest uczciwy. Nikt nie będzie zarzucał, że wybieramy jedno osiedle kosztem drugiego. Czasami mało osiedla, chociaż są mniej liczebne, ale dobrze wiemy, że ludzie są bardziej zżyci i bardziej potrafią współpracować, niż na przykład na takim Pupsiu Zwierzynieckim, gdzie można powiedzieć, że tu najsłabiej działają organizacje takie obywatelskie, jakieś, nie ma jakichś specjalnych stowarzyszeń, komitetów, prawda? A jeżeli są, to dosłownie szczątkowe. W ogóle nie ma. Praktycznie w ogóle nie ma. Przykładu na Bielanach, które są nieduże, czy na przykład Olszanicy. Ja powiem Państwu, że największa frekwencja jest zawsze w Olszanicy, na spotkaniach z mieszkańcami. I ludzi bardzo interesuje to, co się dzieje. I oczywiście, bo też mają najgorsze warunki życia, jak na miasto trafi się. O, tak to powiedziałem. Te osiedla pewnie nie zawsze mają najgorsze warunki. To za ten jest. A natomiast ja chcę od Państwa usłyszeć teraz opinię, bo jeżeli mają być skrajnie negatywne, ja muszę mieć świadomość tego, składając ten wniosek, ponieważ tak czy inaczej przed nami będzie później, jeżeli nas wybiorą do tego pilotażu, podjęcie uchwały, że przeznaczamy tę kwotę. Nie chciałbym sytuacji, że wybiorą nas, a Państwo powiecie nie, nie zgadzamy się, bo trochę się ośmieszymy. A już najgorsze, co może się stać, to załóżmy, że przeznaczymy pieniądze, mieszkańcy wybiorą jakiś tam projekt, a Państwo powiecie na niego nie. To ja nie chcę być skórzeniem, którzy powiedzą nie, to od razu mówię. Jaki kryterium mamy tutaj oceniania mieszkańców? Kryterium? Taka wyjaśnienia. Nikt, którzy przyjdą. Mieszkańcy wybiorą demokratycznie, znajdą, zaproponują projekty. I są to partycypacji. Projekty następnie są opiniowane przez jednostki miejskie, które miałyby ewentualnie być wykonawcą, bo to tak samo przechodzi jak normalnie. I te jednostki miejskie odrzucą pewne projekty z różnych przyczyn. Na przykład mieszkańcy będą chcieli, no nie wiem, ogródek jordanowski w miejscu, który jest terenem prywatnym. Tak? No to wiadomo, z natury rzeczy nie będzie można zrealizować. Czyli, a naszą rolą radnych jest pomóc mieszkańcom, żeby te projekty nie były właśnie z takich przyczyn odrzucane. One nie były, mówiąc wprost, nierealne. I następnie, jeżeli jednostki miejskie stwierdzą, że dany projekt w tych pieniądzach, które będą na niego przeznaczone, zmieści się i jest do zrobienia, no to wtedy będziemy realizować, tu będzie potrzebna nasza prawdopodobnie uchwała też, o realizacji tego zadania i wybiorą to zadanie również mieszkańcy. Oni dziękują, oni wybierają. My jesteśmy tylko ciałem doradczym i pomaga nam przy tym oczywiście Fundacja, jak dobrze pamiętam, Batorego. To co, ile mieszkańcy ludzi też idzie na jutro. No, przyjdziesz powiedzmy. Ale nie no, jeżeli powiedzmy swojego gdzieś tam wszystkie domki przyjdą, wszyscy zagłosują. Chcemy ten projekt, to wybieramy ten projekt dla Rady. Spotkanie nie jest jedno z tych spotkań, więc jakby to, jeżeli przyjdzie nagle jednak grupa skądś, to inna część w takim razie powinni się zmówić, znać mieszkańcy z innej części, na następne spotkanie przyjść.
Pilnować, żeby nie było, że my nie będziemy narażać przed mieszkańcami. Bo to jest właśnie organizacja pozarządowa, która nam w tym pomoże, która ma doświadczenie. Poza tym, jakby dyskusja jeszcze wróci, bo jeszcze nikt nas nie wybrano. Nie rozkładamy wniosek. Trzy dzielnice tylko będą brały udział w tym programie pilotażowym na 18 dzielnic. I zapewniam was, jak przy pierwszym spotkaniu byłem chyba jednym z dwóch, który podszedł z optymizmem do tego. Tak na jednym z ostatnich spotkań, jak usłyszeli, że Rada Miasta dopłaci drugie tyle, no to podejrzewam, że większość tego złoży. I teraz powiem wam, jakie są jeszcze korzyści tego w ogóle, że zaczynamy taki pilotaż, że w ogóle ktoś chce rozpocząć to w mieście Krakowie. W Łodzi ten pilotaż był 2 lata temu robiony, w tym roku w budżecie miasta do wszystkich rad osiedlowych jako budżet partycypacyjny dodatkowy Rada Miasta Łodzi przeznaczyła 20 milionów złotych. Ja nie wiem, czy Państwo jesteście sobie w stanie wyobrazić, co by było, gdyby do pieniędzy dzielnicowych, które dzisiaj mamy, jeszcze do tego tak pojawił się budżet, który będziemy mogli my jako radni razem z mieszkańcami potem pomagać sobie wzajemnie i walczyć o na przykład 10 czy 15 czy 20 milionów dodatkowo w każdym roku. I to jest jakby przyszłość. Nie wiem, czy Polacy udźwigną to, bo patrząc na nasz naród, to nie jest łatwe, ale na przykład w Ameryce Południowej większość działa na zasadzie budżetu partycypacyjnego w Ameryce Południowej. A niektórym się wydaje, że w Ameryce Południowej są ludzie nie za bardzo myślący, bo nie ma niczego. Ja chcę usłyszeć od Państwa teraz, jeżeli jakieś głosy są na ten temat, czy poparcia, czy negatywne, które po prostu sobie wyrobić zdanie, jak Państwo to widzicie. Na ten moment, jeżeli macie jakieś pytania, to proszę. Proszę, kto był? Tylko też dyskutujmy po kolei. Ja jestem za i chętnie bym przeznaczyła te 100 tysięcy. Pamiętajcie Państwo, że mieszkańcy nie wymyślą nic, czego nie da się zrobić, co nie jest potrzebą dzielnicy. Co jest naszym obowiązkiem, to wykonać. Ja też. Do dzielnicy. Przede wszystkim pierwszy podstawowy argument. Głos poparcia jeden. Dodatkowa rzecz, której nie było najpierw. Mianowicie pozdrawiamy dzięki temu także osoby mieszkańców, których być może nie były zgłaszane, albo już o nich zapomnieliśmy. A rzeczywiście są realne. Wybrano papieża. A czy jest jakiś głos taki bardzo negatywny? Ja mówię na razie. Potrzebuję taki bardzo negatywny. Ja widzę, że nie ma negatywnego. Dobrze. Szanowni Państwo, ja jeszcze szybciutko przeglądam sobie swój program. Aha, jeszcze mówię jasno. 11 kwietnia również spisanie spotkanie z mieszkańcami Bielan. Będą też spotkania 4, już mówię jakie. Dla mieszkańców Woli Justowskiej, Szkoła 72, ustale w tym lub na początku przyszłego tygodnia. Wszystkie będą w kwietniu, od razu mówię. Będzie spotkanie w szkole numer 32. W kwietniu, podam datę, będzie spotkanie z mieszkańcami w szkole numer 31. Temat? Spotykamy się z mieszkańcami. Tak. Ja organizuję te spotkania osobiście i dlatego zapraszam radnych, ponieważ powiem szczerze, poza Jankiem i chyba na Bielanach i raz w Przegorzałach, to spotkań żadnych nie było z zarządem. W związku z czym ja już nie czekam na radnych, bo jest połowa kadencji i po prostu organizuję spotkania. Czy ktoś z Państwa ma jakieś wnioski, uwagi? Znaczy, tak wyszła konsultacja po wczorajszych, bo byłem na spotkaniu z kanalizacji, no i wyszła tam taka sprawa, mieszkańcy mi zgłosili to i chciałem opinię Waszą też poznać. Zaproponowali, żeby w związku z natężonym ruchem w sobotę i niedzielę na Alei Wędrowników zażądali, żeby tam postawić zakaz stoju tych samochodów. Tłumaczą, że ten parking, znaczy ten plac, który jest poniżej winnicy, no to wystarcza i po prostu oni chcą dlatego, żeby bo argumentują to niby tym, że chcą, że starsze osoby czy matki z dziećmi nie mogą tam przejść spokojnie, bo auta stoją
po dwóch stronach. No i żony przez cały tydzień. To jest do momentu dojście do tego. I teraz czy jakoś puszczamy dalej, czy jest to pomysł. Znaczy ja sobie pozwolę szabrać, tylko jeżeli ktoś ma odmienny tekst, uważam, że to proszę na komisji infrastruktury. A poza tym pytanie, co to znaczy mieszkańcy, czy to jest dwóch, czy pięciu, czy stu, to jest pierwsza rzecz. Druga, prosiłbym, aby tym się zajmowała komisja infrastruktury, dlatego że... No, ale czy usłyszeć głos? Ale nie, no, trzeci głos to jest tak, bo to są komisje merytoryczne, że komisje się merytorycznie zajmują danym tematem. To jest typowy temat infrastruktury. Bo rozumiem, że nie ma to wspólnego bezpieczeństwa. Ale jeżeli ma, to jeszcze proszę o komisję bezpieczeństwa. I jeżeli podejmiecie jakąś uchwałę, to proszę bardzo, bo to rady dzielnicy. No, to druga kwestia to jest... Halo, moment, proponować. Druga kwestia, mieszkańcy narzekali na ulicę Mirowską, szczególnie tam przy okolicy Szeli, że pytam poprawić stan nawierzchni drogi na przy Mirowską. Proszę pismo do komisji infrastruktury, następne problemy. Tak. Komisja sportu jutro o godzinie 19. Mirowski na jeszcze rankingowe. Komunikaty końcowe to dla to, także na Policję Bezpieczeństwa, dobrze, kto z Państwa jeszcze? Proszę bardzo. Kto z Państwa jeszcze? Komisję planowania bez zmian, bo były zapytania. Za tydzień 21 Maja święto magistratu, który również jest w czasie czerwca. Święto magistratu. 9 czerwca Święto dzielnicy będzie realizowane przy wizycie na 9 czerwca. Ja jeszcze chciałem oczywiście przypomnieć, bo przykuje czyn społeczny z Żądania Wału Brudawy, pytanie, czy ktoś się zajął organizacją tego. Ciekawe na uzgodnienie, bo już powstał. Proponowany termin jest 14 lub 20 kwietnia. Tylko czekamy jeszcze na uzgodnienie ewentualnie z 6 dzielnicą. Czy oni są w stanie przesunąć, bo oni zaproponowali 6. 14 lub 20. Ale pytanie, kto zorganizuje w sukcie wybór śmieci i tak dalej? Słuchajcie, no, żeby się ogłosić, można pomalić. Ktoś się tym zajmie, proszę. Warta można na komisji kultury, teraz nie ma, więc nie może powiedzieć, że pan nie był. Z tego co pamiętam było tak, że szóstka rozpoczęła pierwsza już to staranie. I oni mają załatwione wszystko teoretycznie w sumie. Jeżeli będzie sytuacja się rozmawiając przed sesją, miał się skontaktować w Radzie 6 dzielnicy, która stwierdziła, że po prostu nie miała dzisiaj czasu, nie musiała się pokazać. Czy ktoś ma jeszcze jakieś komunikaty? Szanowni Państwo, zamykam obrady 30.